Dzień dobry, ja nazywam się Nowa Krzymon. Mamy 30 sierpnia, a to jest diagnoza i prognoza, czyli podsumowanie i komentarz zespołu doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas. To, od czego chciałbym zacząć, to podsumowanie w wyniku Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego, czyli komitetu, który określa nastawienie do najważniejszych klas aktywów na nadchodzący miesiąc, czyli w tym wypadku na wrzesień. W sierpniu komitet utrzymał pozytywne nasze nastawienie do akcji, do rynku akcji polskich. I tutaj te nastawienie nasze głównie wynika z pozytywnych oczekiwań względem wyniku polskiej gospodarki. Widzimy, że po okresie pandemii polska gospodarka dosyć dobrze sobie poradziła, przedsiębiorcy sobie dobrze radzą, spółki giełdowe poprawiają swoje wyniki i de facto wyniki za drugi kwartał, czyli za ten, którego tak naprawdę sezon wynikowi trwa. Wciąż teraz e, i codziennie poznajemy kolejne wyniki spółek. W większości przypadków pokazują e, naprawdę e, bardzo dobre dynamiki wzrostów, poprawę wyników, e, wzrost przychodów. E, także to, co inwestorzy giełdowi lubią najbardziej, no i to, co jest podstawą trendu wzrostowego na każdym rynku giełdowym. Pomimo różnych czynników, które wpływają na rynki w krótkim czy średnim terminie, a które możemy podzielić na różne wydarzenia. Polityczne, geopolityczne, mniejsze lub większe zawirowania związane z polityką monetarną. Koniec końców, dla rynków akcji zawsze najważniejsze są wyniki spółek, i dopóki wyniki spółek rosną, tak długo też rosną zazwyczaj ceny akcji. I w związku z tym, że identyfikujemy pozytywne trendy wynikowe, na ten moment wciąż pomimo tych rekordów, które obserwujemy właśnie na polskiej giełdzie w chwili obecnej, dalej jesteśmy umiarkowanie pozytywnie nastawieni do rynku akcji polskiej. Nasze nastawienie e, określamy w skali od minus 2 do plus 2. E, aktualnie to nastawienie jest plus 1, czyli właśnie umiarkowanie e, pozytywne. Jeżeli chodzi o rynek e, obligacji, tutaj nasze nastawienie utrzymujemy na poziomie umiarkowanie negatywnym, nastawienie umiarkowanie negatywne w wypadku obligacji oznacza, że preferujemy obligacje od duration 1,5 do 3,5 roku do 3 roku. I jeżeli chodzi o obligacje, no nasze nastawienie jest przede wszystkim wynikiem oceny sytuacji dotyczącej sytuacji związanej z inflacją, ze stymulusem i Fiskalnym, jak i monetarnym, i jakby tutaj już takim szerokim, dosyć konsensusem, że no, ta inflacja jest wysoka, i tutaj prawdopodobnie Bank Centralny, Narodowy Bank Polski będzie w tym roku zmuszony do pierwszej podwyżki stóp procentowych. Tego też spodziewają się właśnie ekonomiści BNP Paribas, i na podstawie tego. No, sądzimy, że rentowności powinny rosnąć i właśnie wynikiem tego jest nastawienie określone tutaj w skali od minus 2 do plus 2 na poziomie minus 1. Widzimy też, że no po tej korekcie rentowności czy po spadku rentowności, które obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach i nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdyż tutaj te wszystkie rynki są połączone, obecnie rentowności gdzieś zaczynają odbijać, no i gdzieś właśnie no już ta myśl o nadchodzących i podwyżkach stóp procentowych i o tych dosyć wysokich poziomach inflacji przebija się do świadomości inwestorów i chociaż tutaj no jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych no to widzimy odpływ od funduszy obligacyjnych co naturalnie jest wynikiem tego że wyniki tych funduszy w ostatnich miesiącach pozostawały niezadowalające wśród inwestorów indywidualnych jakby przeszłe stopy zwrotu zazwyczaj są głównym powodem podejmowanych decyzji inwestycyjnych na przyszłość co nie jest do końca jakby trafną identyfikacją powodów inwestycyjnych aczkolwiek tak to zazwyczaj wygląda i nie jest to w związku z tym zaskakujący ten odpływ. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację inwestorów instytucjonalnych, czy to banków, czy to funduszy inwestycyjnych, tutaj w dalszym ciągu identyfikujemy duży popyt, co też sprawia, że te rentowności nie rosną aż tak mocno, jak mogłyby, gdyby te krajowe podmioty nie zgłaszały aż tak dużego zapotrzebowania. Wśród najważniejszych wydarzeń na rynkach w ostatnim czasie, no przede wszystkim mieliśmy do czynienia z długo oczekiwanym, długo oczekiwanym sympozjum w Jackson Hall, czyli takim corocznym spotkaniem bankierów. I oczywiście, wśród wszystkich wystąpień, konferencji, debat, najważniejsze zawsze jest wystąpienie prezesa amerykańskiej rezerwy federalnej. No, i w tym wypadku wszyscy czekali na to, co powie Jerome Powell, czyli aktualny prezes. W związku z tym, że w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, rośnie, rosną oczekiwania dotyczące zacieśniania polityki monetarnej, zwijania. Pakietów stymulacyjnych, tak zwane, czyli rozpoczęcie tak zwanego taperingu. I te oczekiwania dosyć w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych, rosły, ponieważ dane, czy to o zatrudnieniu, czy to o inflacji, były dosyć dobre, wysokie. No i to stwarza. Oczywiście właśnie wzrostające oczekiwania co do tego, że no z tej ekspansywnej polityki, czyli tej polityki, która bardzo wspiera e, inwestorów, wzrost gospodarczy czy działalność przedsiębiorstw, no będzie trzeba się powoli wycofywać. E, no a to dziś oczywiście stanowi zagrożenie także dla rynków akcyjnych, które po prostu od e, no wielu miesięcy są wspierane tymi tymi programami. Wystąpienie ostatecznie prezesa rezerwy federalnej zostało przyjęte dosyć łagodnie, czyli tak zwano, zostało ono znane, że jest gołębie, czyli wspierające właśnie luźną politykę monetarną, luźną, czyli sprzyjającą właśnie i gospodarce i inwestorom. Przede wszystkim najważniejszym punktem jest to, że Jerome Powell potwierdził, chociaż takie potwierdzenia czasami dla inwestorów są bardzo ważne, chociaż niewiele nowego de facto wznoszą, bo Poniekąd już to wiedzieliśmy, to było powtarzane wiele razy, ale kolejne potwierdzenie tego, że zwijanie programu luzowania ilościowego, czyli no, tych różnych wersji tak zwanego programu QE, nie będzie powiązane z podwyżką stóp procentowych, które zaczną rosnąć czy po prostu zacznie podwyższać o wiele później i widzimy, że rynek to wierzy, ten poniższy wykres wskazuje na oczekiwania rynkowe względem stóp procentowych, ostatni słupek pokazuje jaki jest oczekiwany poziom stóp, pod koniec lipca przyszłego roku i wydaje się, że te słupki są bardzo rosnące, więc że tutaj rynek się spodziewa dużej, dużej podwyżki, ale proszę spojrzeć, że prawa skala jest to wyrażona liczbowo, wyrażona liczbowo liczba podwyżek, na jakie oczekuje rynek i tam wartość żadna nie przekracza jedności, Mamy skala zaczynająca się od 0 do 0,15. Na koniec znaczy na koniec lipca 2022 roku spodziewane jest 0,15 podwyżki, gdzie taką standardową podwyżką mówi się o 25 punktach bazowych. Czyli przekładając to właśnie na, na stopę, no to rynek się spodziewa, że z poziomu tej aktualnej bliskiej zera za rok stopy wzrosną do poziomu około 0,17, czyli że nie dojdzie de facto do ani Jednej pełnej podwyżki. No i to jest coś, co rynek naturalnie odbiera z radością. Rynek e, lubi niskie stopy procentowe, lubi obniżki, lubi programy pomocowe. Więc e, dopóki mamy to utrzymane, e, tak długo tutaj e, taki globalny sentyment, jeżeli chodzi o makroekonomię, jest pozytywny dla rynków akcji, bo tak jak e, wspomniałem na początku, najważniejsze koniec końców zawsze są wyniki spółek, niezależnie od tych czynników e, o szerszym. O szerszym horyzoncie. Jeżeli chodzi o wyniki rynków akcji, no to tutaj mamy taką sytuację, że w sierpniu de facto to polska giełda była liderem wzrostów. W szeroki wik rósł blisko 4%, no i jest to jest to coś tutaj co nie jest często spotykane raczej w poprzednich latach przyzwyczailiśmy się że polska giełda raczej znacząco odstaje od rynków zagranicznych obecnie bardzo dobra kondycja w sierpniu przede wszystkim dużych spółek w odróżnieniu od wcześniejszych miesięcy tego roku i poprzedniego zresztą też gdzie to małe i średnie spółki dynamicznie zyskiwały i to one były Powodem bardzo dobrych wyników szerokiego WIG-u. Teraz obserwujemy siłę dużych spółek, które to nadrabiają. Obserwujemy również siłę europejskiego rynku, tak? bo to WIG jest może na ten moment liderem, jeżeli chodzi o sierpień, ale także bardzo dobrze radziły sobie ogólnie rynki europejskie: blisko 3% z Europe 600, więc europejski indeks. I słabiej, ale wciąż bardzo dobrze, oczywiście, radziły sobie także rynki amerykańskie i to SP i technologiczne Nasdaq, które bardzo podobne wyniki. To, co wypada dużo słabiej, to rynki. Rozwijające się, do których poniekąd też my w takim szerszym kontekście należymy, aczkolwiek no, na tym tle właśnie dużo bardziej się pozytywnie wyróżniamy. Eee, słabiej radziła sobie, sobie też rynki niektóre azjatyckie, no i przede wszystkim w tym miesiącu to, na co zwracają uwagę inwestorzy na całym świecie, są to chińskie spółki technologiczne, e, które zaliczyły bardzo dynamiczną korektę sięgającą ponad 10%, tak w ujęciu e, akurat tutaj ETF-a na właśnie ten sektor spółek. E, Niektóre spółki technologiczne, giganci jak Tencent, Alibaba, od początku, od szczytu, który był nawet tegoroczny, a w niektórych wypadkach po prostu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy potraciły nawet 40-50%. Więc jest to rzecz, która jest obecnie na tapecie wielu inwestorów, jest to wynikiem sygnałów, komunikatów na temat regulacji, które chce wprowadzać i chce wprowadzać dalej chiński rząd i troszeczkę ukrócić działalność technologicznych chińskich spółek, która zaczęła jakby korzystać z trendów globalnych e, kapitalistycznych i troszeczkę odchodząc od tego czym są Chiny, jak działają Chiny, e, i teraz chińskie władze chcą bardziej nakierować wysiłki i także jakby e, poniekąd zmusić spółki, aby bardziej przyczyniały się e, do wzrostu e, m, nie tylko znaczenia, ale ogólnie prac nad technologiami, które przyczyniają się jakby długotrwałym dobru społeczeństwa i gospodarki chińskiej, czyli to, co od zresztą wielu lat jest troszeczkę napiętnowane poniekąd przez chińskie władze, jak sektor gamingowy, czyli ogólnie na przykład gry i rozrywka i tutaj też chińskie władze starają się ograniczyć, czy to, bo sektor gier komputerowych w Chinach jest bardzo kontrolowany, istnieją limity godzinowe dla graczy nieletnich w Chinach i tutaj te restrykcje postępują i one negatywnie oddziałują na chińskich gigantów z tej branży jak na przykład Tencent, ale no też spółki mają mieć ograniczony dostęp do finansowania przez zagranicznych inwestorów, czyli poniekąd ograniczony dostęp do amerykańskiej giełdy, no i Połączenie tych wielu czynników sprawia, że no sentyment wobec chińskich spółek technologicznych zdecydowanie tutaj spada, jest słabszy i to jest odzwierciedlone w cenie i inwestorzy na całym świecie zastanawiają się, czy ta przecena już jest szansą na przyszłe zyski, czy jeszcze ta presja regulacyjna będzie tutaj w dalszym ciągu na notowaniach ciążyć, naszym zdaniem no tutaj przeceny na kilku z tych właśnie gigantów można uznać za atrakcyjne w krótkim terminie, lecz jeszcze jeżeli chodzi o taka perspektywa średnioterminowa, wydaje się, że tutaj możemy przebywać w trendzie takim bocznym, bo z jednej strony właśnie te wyceny są atrakcyjne, ale wydaje się, że jednak też ta presja regulacyjna póki nie zobaczymy jego takiej w pewnym znaczeniu, że chińskie władze dadzą sygnał, że jest to na ten moment koniec, no to gdzieś ten sentyment będzie ciążył i będzie właśnie niwelował ten efekt niskich wycen, co może się prze przeobrazić w trend boczny, co, o czym często inwestorzy zapominają, stawiając jedynie, że akcje mogą odbić z tych poziomów albo będą dalej spadać. To nie są jedyne dwa możliwe scenariusze. Jest też właśnie scenariusz trzeci, czyli szerszej konsolidacji. Jeżeli chodzi o rynek polski, no tutaj jak doskonale wszyscy wiemy, bardzo dobry mamy za sobą rok, za sobą okres tak naprawdę. Jeżeli wchodzi o wymiar roczny, no tutaj wzrosty, czy to jest WIG-u, czy wig o ponad już 30%, WIG-20 pozostaje w tym rocznym wymiarze poniżej tych indeksów średnich i małych spółek, natomiast za ostatnie 5 miesięcy, no tutaj WIG-20 się wyróżnia pozytywnie i to właśnie WIG-20 obecnie jest tym indeksem, który całą giełdę troszeczkę ciągnie do góry. Przede wszystkim ważne są, ważny jest indeks czy sektor bankowy. To indeks WIG banki w tym roku wzrósł o ponad 50%. Pamiętajmy, że jeżeli chodzimy o WIG banki, mówimy o dużych spółkach, które zwykle nie poruszają się o takie zakresy w krótkim terminie. Dużo łatwiej i częściej widzimy takie wzrosty w mniejszych czy średnich segmentach, a nie w tak dużych podmiotach. No i jest to główna zmiana odpowiadająca właśnie tutaj za WIG20 i MWIG po części i właśnie wzrosty w tych indeksach. Oczywiście tutaj bardzo duża, duży wpływ tego, że banki już były notowane po bardzo atrakcyjnych poziomach. Mieliśmy też Troszeczkę nie mamy jeszcze, ale zbliżamy się dziś do rozwiązania kwestii frankowych. E, mamy też, że są bardzo dobre poniekąd wyniki banków, które te ciężki okres i tak naprawdę to, co ciążyło bankom, czyli coraz niższy wynik odsetkowy wynikający z niższych stóp procentowych, odrobiły bardzo dobrze za pomocą wzrostu różnego rodzaju prowizji i dzięki temu wyniki banków za ostatnie kwartały są naprawdę dobre i zaskakują in plus. E, no i to przełożyło się na ich notowania. Bardzo dobrze też sobie cały czas radzą tzw. sektory cykliczne, które no, zyskują wraz z wzrostem gospodarczym i właśnie z tym, że mamy do czynienia obecnie z odbiciem po okresie pandemii lockdownów. No, zyskuje tutaj odzież, zyskuje motoryzacja. Z drugiej strony mamy. Jedyny indeks e, sektorowy, który w tym roku traci, czyli Big Games. Oczywiście ten indeks jest złożony z pięciu spółek, bardzo mocno e, obciążony wynikami CD Projektu, więc nie jest to indeks naszym zdaniem reprezentatywny, ale w pewien sposób znamienny, że on traci 20% i jest jedynym indeksem tutaj, który traci. Podczas gdy w poprzednim roku to Big Games brylował jako jeden z najlepszych indeksów e, na warszawskiej e, giełdzie. To, na co chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę dzisiaj, to notowania polskiego złotego. Polski złoty znajdował się w ostatnim miesiącu dosyć, czy nawet w ostatnich miesiącach pod presją. To znaczy, że kurs euro/pln, czy to USD no ostatnio konsolidował na wyższych poziomach, wcześniej do tych poziomów wzrósł. To jest wynikiem kilku czynników. Przede wszystkim polityki RPP, która no przez wiele miesięcy mocno stała na stanowisku, że nie będzie podwyżek stóp procentowych do końca kadencji tej Rady, że ta wysoka inflacja nie w żaden sposób jakby nie stwarza presji na podwyżki stóp procentowych i retoryka była jednoznacznie gołębia. Teraz już mamy troszeczkę z, zmianę tej narracji. No ale ta, to, co działo się do tej pory i wersus uwzględniając to, co dzieje się w politykach innych lokalnych banków centralnych, czyli podwyżki na Węgrzech, podwyżki w Czechach, no i u nas cały czas właśnie ta narracja Gołębia sprawiała, że polski złoty. Byłby przedawany. No i oczywiście działo się to w otoczeniu rosnącej inflacji, która właśnie przez bank centralny poniekąd była bagatelizowana. Mieliśmy też do czynienia, czy cały czas mamy do czynienia z pewnymi ryzykami politycznymi w Polsce. No i brak ostatecznego, no, ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii frankowej, która też na poziomie kursów walutowych, szczególnie CHF/PLN, może mieć w krótkim terminie duże znaczenie. Ale aktualnie zdaniem ekonomistów BNP Paribas. Jesteśmy w pewnym punkcie zwrotnym, raz że Europolen i OSDPEN są nieznacznie tutaj znajdują się powyżej swoich kursów równowagi, co daje przestrzeń taką modelową do wzmocnienia Peler, ale też przede wszystkim stoją za tym właśnie czynniki makroekonomiczne. Wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej zmienia już tą swoją narrację i powinniśmy według ekonomistów BNP Paribas zobaczyć w listopadzie pierwszą podwyżkę stóp procentowych nie o taką pełne 25 punktów bazowych, ale o 15. I jeżeli tutaj nie zobaczymy Nagłego ataku pandemii czy wzrostu zachorowań ogólnie, co może być takim czynnikiem całkowicie eliminującym w krótkim terminie, możliwości zacieśniania polityki monetarnej to wydaje się, że właśnie zbliżamy się do tego momentu, co powinno nas też zbliżać do polityki właśnie innych lokalnych banków centralnych i gdzieś też na tej kanwie kurs polskiego złotego powinien do za walut zagranicznych zyskiwać. W tym wydaniu diagnozy i prognozy z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oczywiście słuchania naszych kolejnych nagrań i wyników i słuchania też właśnie o wynikach naszych komitetów inwestycyjnych.